Siemano, siemano, witam w kolejnym odcinku z Farming Simulator 22. Oczywiście jak widzicie, flet na osadzie, jakby inaczej. I na samym starcie kupuję siewnik, no bo sprzedałem go w poprzednim odcinku. A za chwilę zobaczymy się na wstawce, jak to wyglądało, ile zarobiłem pieniędzy, więc teraz wstaweczka, a potem kupno się. Witam w małej stawce do odcinka kolejnego, czyli tego z wiosny, jak widzicie, sprzedaję 9 ton rzepaku i 33 jęczmienia. I zobaczymy zaraz, ile zostanie to pieniędzy, bo ceny są aktualnie takie. Jęczmień jest za 1200, a rzepak jest za 2458. Więc zaraz sobie dojadę do końca mapy i zaraz zobaczę, ile dostanę pieniążków. No, ile dostaniemy pieniążków za to wszystko, co jest, dlatego to jest taka mała wstawka, więc nie chcę, żeby ona była trwała długo. No i tyle. I zaraz zobaczymy, ile zarobimy. No ja myślę, że tu jest 2000, więc sobie... 60 tysięcy myślę, że leciutko będę zarobione. Myślę, że 60 jest możliwe. Cyk. 62 500 i 3000 premii oceny środowiska, czyli 70 tysięcy jest na koncie, więc... Jeszcze na szybko na tej wstawce jeszcze sprzedam sobie siewnik. Jeszcze moje siewniki sary sprzedam szybciutko za 3000 chyba. Dokładnie za 3800, więc sprzedaj. Tak. Czyli finalnie mamy 74 tysiące. Dziękuję za oglądanie tej wstawki. I widzimy się w normalnym odcinku. Pa, pa. Dobra, gdzie jest ten siewnik? Tutaj siewniki. Oczywiście kupimy sobie... Tararara. No, Amazona. Nie będę ukrywał. Prędkość standardowa niech jest. Znaczniki oczywiście sobie dorąbiemy. Rozszerzenie też sobie dowalimy. To sobie też dowalimy. I w sumie... Tego nie. Zostawimy sobie... Tak sobie zostawimy, o. I ja chciałbym jeszcze... O, może z tej ścieżki? Chociaż może nie. Nie wiem, co. Ale dobra, z tymi ścieżkami ładnie wygląda, więc tak sobie zostawię. Kup za 20 tysięcy. Jeszcze pieniążki mnie trzymają. No bo to będzie na kombajn. A paletę nasion mogę sobie kupić? A nawet nawóz w palet tych workach jest, ale jaja. Ja nie wiedziałem. Tererera. A jest ogarna, dobra. A złodów nie ma? Nie ma. Dobra, w sumie jedną paletę kupię. To zaraz wszystkie worki sobie wsypiemy. I na samym starcie, jak jesteście spostrzegawczy, to mogliście zobaczyć, że wyskoczyło Ursus 1004, a nie 904. Tak, bo podniosłem sobie moc. Stwierdziłem, że podniosę sobie moc tego Ursusa. Zapłaciłem za to. Zapłaciłem sobie za to 3000 chyba. No 3000, bo jeszcze sobie dołożyłem obciążniki do głów, ale chyba miałem. Albo nie miałem, nie pamiętam. Więc teraz jest 1004, a nie. Dobra, i oczywiście stawiamy sobie soję albo łubin, jak to woli. I oczywiście ustawiamy sobie jeszcze takie coś jak offset. Promocje wyglądają w ten sposób, czyli w sumie tak naprawdę to tylko ten dominator jest najciekawszy z tych promocji. Ale nie, nie, dominatora tutaj nie będzie w tej serii. Może jeszcze nie w tym momencie, a może tak. Zobaczymy, czy ten Ursus w sumie będzie lepiej sobie radził. Teraz z tym siewnikiem, a czy wróć. Wsiadam pierw do 60, bo trzeba to uprawić. Dobra, rozkładaj te brony i będziemy grzać. Super, że ona sobie w ogóle na... Może na piątce to nie jest zbyt dobry pomysł. Ale zobaczymy, ile ona by chciała iść. 12 na godzinę z bronkami. Niech sobie idzie, no. W sumie niech tak sobie leci. No to już będzie za dużo przykładnia, nie? Pewnie. Ale dobra, zobaczymy.
I 12 na godzinę to spoko. Tylko, że widać, że jak zwykle po prostu zdaje radę. A, dobra, że wiem dlaczego tutaj są zawsze drzwi zamknięte w tej siłce, bo te drzwi się tak otwierają licho. Bo one się do przodu otwierają w tej kabinie, więc... A nie na błotnik. A mi się to nie podoba. O, tam przez przypadek zagarnąłem sobie trochę więcej tego. I w sumie myślę sobie, że mogę sobie nawet wał zmienić. Ale to po tym sezonie, to już będą nowe wały, będą już na siewy... Już na siewy te... Jak to się mówi? Albo wały z nowym ciągnikiem przyjadą. O, może ta, może taki... O, może takie coś zrobię, że wały przyjadą z nowym ciągnikiem. No bo jednak chcę, żeby ta 30 coś jeszcze porobiła. No wiadomo, że rozrzutnika i sprzętu do nawozu nie będę zmieniał. Na razie. Tych rzeczy nie będę zmieniał, no bo... Po co? Jak te dają radę? Brony! Brony niech są na razie. Mogły być piątki, to wiadomo, że trochę szybciej by było, ale ile tam tego bronowania ja robię w sezonie? Nie za dużo, więc sobie zostawię te brony. Fajnie by było pod to, ale... O! Właśnie, talerzówkę trzeba będzie sobie ogarnąć, jak mi tutaj głosuska. Myślę, że jest 4 metry. Może by poszedł. W sumie ziemnik ma 4 metry i on tam chyba wymaga 70 koni albo 100. Jakiś tam. Bo on teraz ma 100 koni ogólnie, ten Ursus, a wtedy miał 75, więc powinien troszeczkę lepiej sobie radzić. Ja tak sobie stwierdziłem, że mam tyle pieniędzy. Zresztą widzieliście po starce nawet, jak to było. Mam tyle pieniędzy, to sobie zrobię. Sobie zrobię jakiś tam chip tuning mały tego mojego Ursuska. Powiększyłem mu trochę moc, bo wiedziałem, do czego będę go wykorzystywał. A żeby kolega się nie męczył tak zbytnio, to mu podniosłem trochę moc. No wiadomo, nowy siewnik to też, żeby miał trochę lżej, żeby nie piłować tych 75 koni. Jednak zawsze jak ma się 100 koni, to trochę lepiej. Myślę, że sobie tak nie bronować, jak teraz tutaj jest ten skosik. Nie będzie zbyt ostro. A zaraz zobaczymy. Tutaj pod tymi drzewami, to kurde, takie gałęzie, że tu nic nie jedzie. Ten cień najgorszy tutaj zawsze. Tak ja to nie lubię robić. I tego zawsze 3 razy trzeba przejechać jakąś maszyną, żeby tutaj w ogóle z tego cienia wyjechać. Znaczy no z kosiarką to nawet trochę więcej niż 3 razy. Kredyt oczywiście jest na zero, nawet chyba nawet pokazywałem na odcinku z... Znaczy na odcinku, na stawce to nam było chyba widać. No z Coldbyrona akurat stawki nie nagrałem, no bo tam za długa ta stawka by była. Bo tam wiadomo, tam jest dużo rzeczy do sprzedaży zawsze zimą. Tam jest... Tam są tysiące, można powiedzieć. 1000 litrów do sprzedaży, może tak. Najwięcej to zawsze jest oleju do sprzedaży. A oleju to wiadomo, że to się długo sprzedaje. No wiadomo. Ewentualnie będę sobie kartkę robił i zapisywał. No ale co tam. Staram się tutaj na Boleronie zimę omijać. Jak najbardziej mogę, ale wiadomo, raz tam na 3-4 sezony warto sobie zrobić zimę. Pokazać te, znaczy zimę, no w sumie to bardziej listopad, bo najczęściej w listopadzie sprzedaję. Bo wtedy olej zawsze jest rzepakowy najdroższy. Ale teraz ten Boleron powinien bardzo mocno pójść do przodu po tym, co tam zrobiłem. Nie będę mówił głośno, co zrobiłem, bo nie będę sprzedawał się. Odcinki mogę w sumie już sobie nawet ogarniać. Teraz, w tym momencie, na kolejny tydzień, no bo jest kup DC, jest dzisiaj środa. 4 listopada, nie wiem, 4 października oczywiście, nie wiem czemu to jest listopad u góry, ale... Ale no dobra, no. Przemęczę się ten miesiąc tym. No, poza tym fajnie idzie ta seria do przodu. Teraz już na pewno ta seria będzie szła do przodu. Ja wam mówię, teraz już do tyłu nie będziemy szli. No oczywiście już to sobie zostają, no bo wiadomo.
Ciągnik nam za dwa sezony, tak myślę najszybciej. Bo chcę się trochę jeszcze tymi ursusami pomęczyć. Ale mówię, ta leżówka by się przydała już. Taka myślę, że nawet taka z 4 metry, żeby taka już miała pod 40 koni. Bo taki myślę, że ciągnik wjedzie kolejny. Coś koło 150 koni. Nie będę mówił jaki, bo to będzie parę tajemnica. Pewnie niektórzy mnie zabiją, niektórzy nie. Niektórym się spodoba. Nie, no Kubota to nie będzie. Ale Kubota też będzie na tej serii. Tyle mogę powiedzieć, że Kubota też się pojawi na tej serii. Tylko nie w modelu M5, więc macie zagwozdkę. Albo M6, albo M7 się pojawi. Ale wiadomo, że też nie teraz, bo to jest za duża moc jak na ten początek serii. Co prawda jest 23 odcinek, ale... Ale wiadomo, o co chodzi. Tutaj myślę, że zanim Fred na zasadzie się skończy ta seria, to to jeszcze. To już daleko. Dopiero w sumie można powiedzieć, że początek, bo co ja tutaj kupię. Myślę, że z tej mapy jest na razie mało do sprzedaży plonów na zimę, więc wstawki takie można sobie nagrać, jak najbardziej. No tutaj mam w sumie raz... No, myślałem jakimś polu, żeby kupić. Dokupić, o. Ale no na razie mi nie stać. Znaczy, no stać mnie, tylko nie wiem, ile mnie ten kombajn wyniesie. No bo wiadomo, jak mojego biedona sprzedam, no to nie będę miał czym kosić, tak. Więc na razie nie myślę o polu. Bo kombajn wiem, jaki chcę kupić, więc to jest daleka droga. A może jakieś fajne pole mi tutaj wpadnie, gdzieś tutaj w tym rejonie najlepiej. Najlepiej to 24, jakby siadło. Żeby nie stać. A może 13? Może 17? 31 tysięcy. Czyli jakbym kupił... Nie, dobra, to nie. To mi nie stać. Ewentualnie bym musiał wtedy dobrać sobie kredyciku trochę. A nie, ja miałem chyba tutaj Dobra, ja miałem chyba 9 kupić. Z tego co pamiętam. Tak, dobra, kup. Bo ja miałem 9 kupić. No i teraz mnie stać na kombajn jeszcze. Pamiętam, sobie przypomniałem, że ja miałem 9 jeszcze kupić sobie do... Na tą... nie sprzedaj tylko. Dobra, zapłać za te 4 próbki. Ziemia tutaj jest piaskowata, no. W sumie jak moje wszystkie pola, sam pioch. No ale coś musiałem kupić. Jakże jak jest nowe pole, to wiadomo, że jest jakiś minimalny rozwój, tak? 10 jest za droga. A czy za droga? 45 tysięcy. Jest na minucie. Bo jest na... Jak się mówi? Na promocji. No ale no nie będę kupował, bo mnie nie stać. Znaczy no stać mnie, ale to jakbym kupił, to bym się tak naprawdę wypstrykał z całych pieniędzy. A tym moim bizonem... No nie chcę tego jeszcze jednego sezonu ciągnąć. Wolę sobie tym nowszym kombajnem pojeździć trochę więcej. Znaczy nowszym. No w sumie tym nowszym jakby nie było. Trochę większy kombajn, więc on już na pewno duży zostanie. To już mogę wam powiedzieć, że na pewno 3 sezony nie będzie, tylko na przykład będzie 10. Znaczy no nie wiem, czy 10, ale... Zależy jak to wszystko będzie w ogóle płynęło, nie? Bo jak będzie szybki rozwój... To wiadomo, jak będzie szybko, no to... Dobra, 13 minuta już. Wolno to brunowanie tak na dobrą sprawę idzie. Nie wiem, 60 się dusi jakoś. No może na trójce powinien jeździć, no... Nie na piątce, to chociaż trochę lżej będzie. Chociaż trochę obrotu dostanie, to... No! Teraz to jo. No nie miała siły na tej piątce. A tak trójkę dostała, to jedzie 15 na godzinę z dronami. I przynajmniej jakieś obroty. Jak obroty dostała, to zaraz przynajmniej czuć, że jedzie. A tak to ona ty sobie wolne obroty pykała i nie miała siły. No a tak to jakoś sobie leci. Tu jest dosyć duża ta łąka, to jest chyba z hektar. To jest około hektara, z tego co pamiętam. Co jak będę siadł, to będę wiedział. Czy uda mi się zwałować? Nie wiem.
Ale mówię, wał na pewno wjadą w przyszłym sezonie. Bo teraz, teraz sobie dam radę z tymi moimi małymi wałami. Jak to jest? Tu jest rzepak i tu jest rzepak. Dobra, czyli tak to wygląda, że tu jest rzepak, a tutaj te cztery pola łubinu, więc... Aha, ja ten... Dobra, już wiem, czemu ten łubin był zasiany. Znaczy, będzie siany. No, on jest głównie pod zarobek zasiany. To ja tego od początku serii nie ukrywałem. Znaczy, od tego początku tego sezonu nie ukrywałem tego. Tylko od razu powiedziałem, że sieje sobie łubin. No, może trochę... Troszeczkę przesadziłem z tą ilością, ale... Ale myślę, że to da mi taki kopniak tej serii. Do przodu. Wiesz, jak sobie zbiorę... No 10 ton to na pewno nie, ale myślę, że jak będę miał tych, powiedzmy 20 ton, no może być. Może być 20 ton. Tak jakbym miał 20 ton, a to jest chyba łatwy tryb. Tak mi się wydaje, że łatwy. Bo to kurde, jak ja teraz miałem 100 tysięcy w tym sezonie. Tylko, że ja chyba jeszcze kontrakt jakiś zrobiłem, właśnie. Czy chyba ze 3 kontrakty na nowo zrobiłem, ale to nieważne. No to mówię, jakbym teraz... Za ten łubin zarobił 100 tysięcy, to za 100 tysięcy, opa, to ile rzeczy mogę na tej serii kupić? Na 100 tysięcy to ja mogę za dobre 2 pola kupić. To takie nie małe. No ale zanim pola, to wiadomo, przecież trochę sprzętu trzeba kupić. Czyli nowy ciągnik. Nowy ciągnik większy. Na pewno wały już większe, no bo te 3 metry no niby idzie tym wałować, ale wiadomo. Troszeczkę schodzi. No ta leżuba to będzie. Ta leżuba to musi być po rzepaku już kupiona. Więc muszę coś sobie w necie poszukać. Jakąś fajną talerzówkę. Bo ja nawet nie wiedziałem, że nie mam talerzówki nawet żadnych w wodach takiej fajnej. Myślałem, że mam jakąś talerzówkę, ale jednak nie wiem. To też, żeby za 4 metry miała na lepiej. Wiadomo, on będzie się trochę może dusił z tą szwórką, ale to nie dać radę w sumie. Z tego koni to nie dać radę. Ale nie no, bo ja strasznie długo zaszło to uronowanie. Niby hektarek, ale tutaj schodzi te czasu. Tutaj był obornik rzucony, więc potem było to zarobione. No niby zero punktów za to dostałem w środowiskowych. No ale wiadomo, wypadałoby. No mógłbym to w sumie talerzówką przejechać, ale nie miałem wtedy. Więc chociaż punkty za obornik powinno dać. To kurde, teraz tak sobie pomyślałem, że trochę zrąbałem. Znaczy trąbałem. Ja jestem świadomy tego, że to dałem obornik, a tak naprawdę nie powinienem go dawać. Bo iż gdyż łubin czy tam soja nie wymaga azotu, bo ona sobie ciągnie z powietrza, więc... Tak jakby sobie przeazotowałem trochę ją. Więc też może być niższy plon. A tutaj jak wygląda z tym... To jest dziewiątka? To jest moja plon. Pociechu. 150 kilo azotu tu jest. Jo pierdziele ty. A tu? No tutaj jest akurat 25, no bo tutaj jest wycedzane moje pole. Więc to tak jest dobrze, bo nie jest dużo tego azotu. A na jedynce? A bo tu... To nie jest zakładane, bo... A bo tu miałem wesce. 50 kilo tu jest, nie? Tu jest 70, bo tutaj była dawka mała. Dobra i teraz trzeba... Trochę posiać. A może pojadę sobie na te nowe pole wyciągnie. No tutaj było bronowane, to teraz sobie przejadę trochę po tym nowym polu. Kurde, to jest powapnie. No i dobra. Jak nie ma dostępu? A, bo to jedno dalej, dobra, przepraszam. Przepraszam, najbardziej, najmocniej. No, to jednak dobrze myślę. To jednak w sumie głupie jest. Bo przed chwilą byłem na tym polu i nie było wapna, a teraz tutaj kurde wapno jest przecież tym. No zapomniałem tyle. I
4-metrowym średniczkiem to już powinno pójść, to sianie. Tu może... Może przekładnie biegu sobie zmienimy. Na dwójkę sobie wrzucę, o. Myślę, że... Ja na dwójkę, bo on ma 15 prędkość, więc dwójka jest... wystarczająca. Tutaj zrobię sobie dwa poprzeczniaki od razu. W sumie za 45 tysięcy bym miał takie dosyć duże pole tutaj. No ta dziesiątka nie jest taka malutka. No tutaj zrobię sobie dwa poprzeczniaki z tego względu, żeby już tutaj nie męczyć się później z poprzeczniakiem. I też, żeby łatwiej było to ogarnąć pole. Tutaj, żeby tą szopę nie ładować. No, tu jest piochu, więc dlatego tutaj wychodzi 40 nasion na metr. Bo tu jest pioch. Tu jest pół pola piachu. A tutaj będzie chyba dawka będzie albo średnia? No, chyba średnia, no. Tak sobie myślałem, że tu będzie średnia. Nic w sumie te... Jakby nie było 5 nasion mniej będę chciał. Tutaj więc to tak nie za dużo, ale... A jak to wygląda z glebami? Bo ja za... Okej. Okay. Dobra, już wszystko wiadomo. To w sumie łąki mieli najlepszą ziemię. Mieli, no mają łąki najlepszą ziemię. No. Więc tam powinno oddać. I to dobra gleba, to powinno oddać. Właśnie nie wiem, jak to z tym azotem, czy nie... I kurde, trochę nie jest przesadzone to. Bo tutaj 150 kg, to w sumie na to 150 kg to by się przydało jakąś pszenicę walnąć. I tam tylko trochę sobie dorzucić nawozem, tak? Albo wspomnianą wcześniej gnojowicą, którą wylałem. Chyba już by nabyć trochę gnojowicy. Bo jednak cała zima sobie minęła, więc... No i nie no, mówię, tym ciemnikiem to będzie robota czła, bo 4 metry to już fajna szerokość. Ten nie złóż ciemnik, tylko... Kontroler, no mogę sobie ścieżki technologiczne ustawić, ale nie będę tego ustawiał. A, no przecież mam prosidę, no właśnie, przecież mam prosidę. No, tutaj wiadomo, soja nie wymaga nawozu, więc nie będę tych ścieżek używał. Może kiedyś się pobawię tymi ścieżkami. Pomyślę o tym. No nie wiem, może kiedyś się pobawię tymi ścieżkami, może nie. Zobaczymy, czas pokaże. To jak akurat taka pod słońce, tak jakby, to fajnie widać tę teksturę, ale z góry to tak średnio tą teksturę w sumie się wygląda. Tak średnio ją widać. W tą stronę to jeszcze widzę jakby. Tutaj kupiłem, nawet nie wiem, ale chyba 0,40 było. Ale coś koło tego. No właśnie jak ty mówiłeś, to tak... W sumie to średnio trochę widać. Wezmę to na raz? No, powinienem wziąć. Jo, biorę, dobra. Jak biorę, to najważniejsze. A, tu jeszcze. Dobra, tu już nie wezmę, tu już szczerzej. Już może jakby się uparł. Nie no, aż tak to siemnika nie naknę, żeby aż tyle zabrać. Teraz zobaczymy, czy to jest prawda, co Prosit pokazuje. Ale powinien dobrze, bo 0,34 będzie pokazywał na pewno. Może 0,35, bo nie wiem w sumie, czy naknę tutaj dwa ary jeszcze, ale powinien chyba. To jest oczywiście środa, 4 października. Ja ten odcinek jest na piątek, więc akurat będzie czas. Przejechałem. I teraz powiedziałem 0,34. No to tak będzie. Może tam gdzieś Żyda u góry zrobiłem, nie wiem.
Pomyłka jest 0. No, można powiedzieć puara, o. Dobre puara się walnęła. No to powiedzmy te pu... No dobra. Te puara się już nie będziemy kłócić, tak. Czyli dobrze pokazuje. No teraz mówię, 100 koni to ten ciągnik idzie jak marzenie pod tą górę. A wtedy to się jąkał, miał problemy jakieś. Tutaj w sumie zrobię te sobie poprzeczniaki na tym polu. Na tym polu, na tej łące w sumie. Znaczy łące, no teraz już pole, no to w sumie dobrze pewnie. Robię sobie od razu poprzeczniaki, to będę miał trochę lżej nawracać. O! A hamulce to mogły być troszkę lepsze w tym ciągniku. Nie ukryję. Niby moc się zwiększyła, a hamulce dalej te same. Dobra, poprzeczniaki zrobione, więc... Teraz to ino długa, prosta siana. Chyba nie będę żałował, bo 25 minuta. Wolę sobie posiać trochę tym siewnikiem. Tutaj cały czas będzie 30 nasion na hektar, bo to jest jednolite pole, więc tutaj ja też miarę pójść. Nie, no nie będę się wałował jednak. Poczekam sobie z tym wałowaniem, bo to wałowanie to... To nic nadzwyczajnego, tak można powiedzieć. A jak będzie nowy ciągnik i nowy wał, to myślę, że będzie się chciało wtedy wałować. No to wiadomo, to już będzie dużo szerzej, tak? Z tymi wałami, więc to też już będzie dużo inaczej szło. Tarirara. No i dobra, pięknie. Zapomniałem, że to pod spacem jest straszny. Było rewersik oczywiście. Jak jest manualna skrzynia biegów, to wiadomo. Kierunek jazdy też się zmienia pod ręcznie. Może. No, pół hektara już jest zasiane, więc... Jakoś to leci. A jeszcze dwa pola mi zostało do siebie. Zostanie mi czwórka po odcinku i w sumie jedynka, ten największy pioch koło gospy. Trzy po, a bo jeszcze tam, no to oj, jednak trochę sobie jeszcze pojeżdżę z tym siewnikiem. Ale wiadomo, teraz to już będzie na pewno dużo szybsze i wygodniejsze. Kogoś to później zwały. Dobra, to się da. Wszystko da, nie bójcie się. Jeszcze 61 tysięcy jest na koncie. Na kombo nie starczy. Nie chcę zbyt tych wałów. Nie jest. Znaczy, no mógłbym to powałować, ale nie mam sobie. Wiadomo, 4 metry. Dosyć boli mnie to. Czy boli mnie to? Dosyć długo zeszło w sumie z tym bronowaniem. Myślałem, że to trochę szybciej pójdzie to bronowanie. Faktycznie. Ale jednak... Jak widać, pole jest dość wymagające. Przede wszystkim dość duże. Nie wiem, że tak może trochę nieładnie, że stoję sobie zawsze u sąsiada na łące, no ale... Ale wiadomo, no. Trawa odbije, tak? Z to samo tam przygniotę kołem, to... To praktycznie, że wstanie. A przejadę się raz od rogu, bo chcę zobaczyć, jak to tam wygląda. Zresztą wiemy, w sumie wiem, jak to pole. Wiem, jak to pole wygląda, bo dość długo.
Dość długo tutaj miałem łąkę, więc przydałoby się łąkę ogarnąć. Po zbiorach chyba sobie. Na wiosnę kolejną sobie zasieję łąkę, no bo wiadomo, siana mam na razie, więc jedną zimę sobie bez łąki, jedny rąk bez łąki i sobie przeżyję, tak? A wiadomo, że jak będzie mało, to sobie w ostateczności kupię belkę siana, tak? Ale no to się nie stanie, bo mam dużo swojego siana. Narobione. Dlatego specjalnie sobie narobiłem siana, dużo ryby. I będę sobie łąkę likwidował. Bo łąka będzie koło gospy, bo tam będzie fajna łąka. Na tej górce. Tak, dokładnie, na tej górce będzie łąka. Tam koło pasiska, więc będzie fajny klimat tam na tej łące. Dobra, tu muszę jechać. Bo jednak tutaj w tych krzakorach to nie widać, gdzie jest końcówka sianego. A przydałoby się mieć to dokładnie zasiane. Tarara. Ty, no, nie no, zasieję te pole do końca i będę kończył odcinek, no bo jest która minuta? 30 minut. Więc może nawet szybciej trochę zakończę, zobaczę. Myślę, że aż tak dużo już do siebie nie zostało. Ale wiadomo. Zobaczymy, jak to pójdzie. Teraz są długie paski, więc tutaj dosyć idzie to. Na 0,9 hektarów jest zasiane prawie. No prawie 0,9, numer 0,83. No wiadomo, 4 metry to już jakąś tam robotę sobie zrobi. Szczerze, jakbym cały sobie odcineczek jeździł. Jakby cały odcinek sobie jeździł tutaj siewnikiem, no to bym dosyć dużo zasiał, ale wiadomo, no ile może siać tak. Masz jak będzie dość fajnie to idzie. Tutaj jeszcze ten plyn zarabia do siania. A wiadomo, jak to się na klinach sieje, zawsze najwięcej kręcenia jest w tej klinie. Ale zanim klin, to jeszcze kawałek tutaj. Jeszcze ładny. Mamy w sumie parę przejazdów do tego klinu, więc ten klin nie jest jakiś taki straszny, bo te 4 metry to dość to pójdzie. Tutaj najgorsze. Najlepsze tutaj teraz jest zasiania, co teraz jadę. To jest długa prosta. Jeszcze 4 przejazdy, max 5 myślę i już będzie ten klinik. Zdaje się, że tu chyba hektar był, albo coś, albo prawie hektar tutaj był, jak pamiętam. Mogłem sobie nawet na kultywane zobaczyć hektary, bo powinno to pokazać. Bo nigdzie indziej z dronami nie jeździłem dzisiaj. Tylko na tym polu. Chciałem powiedzieć znowu łące, ale to już nie jest łąka. A się zmyliłem tymi śladami, ty. Dobra, zobaczymy sobie. Kultywator ma... to coś jednak chyba tutaj nie pasuje. Niemożliwe, że to tylko... Nie, to jest za mało coś. Ale tak sobie mogę szybko to sprawdzić. Cyk. 0,54. 38. No to czekaj, 84 i 8 92 ary. No to tak jak mówię.
Teraz jeszcze dwa przejazdy powinny być na tym polu. Powinien już być ten klinik. I wtedy będę sobie już kończył ten odcinek. No bo nie będę wam pokazywał wałowania, no bo nie ma co. A ja sobie muszę odcinek, znaczy muszę odcinek swojego sobie przygotować pod kolejny odcinek. No ale prawdopodobnie tutaj, w sumie może od razu sobie tego fleta ogarnę tutaj na zasadzie. Może sobie od razu tą serię ogarnę tutaj, jak już jestem. Od razu sobie ogarnę, to już będę wtedy, kolejny raz mówię sobie, to tylko już będę wiedział, że odcinek muszę nagrać i tyle. A tak, to później będą jakieś kombinacje tam dziwne. Wtedy zanim ja tu save'a ogarnę, to też trochę czasu zajdzie. Myślę, że tu około godziny jest roboty. Dosieć te raz, dwa, trzy pola i to zwałować. No tu godzina, no około godziny roboty gdzieś. No tak jak myślałem, że jeszcze jeden przejazd będzie koniec. Tego długiego. Teraz ten clean, więc to raz, dwa powinno pójść. Teraz zobaczycie, że już krótsze przejazdy będą. Nawet już widać, że kupa krócej jest. Jednak z kosiarką, jak tutaj się jeździ, to jednak trochę inaczej to wygląda. No, poważnie, jak się z kosiarką będzie, to trochę inaczej to wygląda. No bo jak się jechało z kosiarką, to fizycznie było tą trawę widać, tak? I mniej więcej było widać, ile się dostało do końca, a tutaj tak na tym siebie, to tak nie do końca widać. Nawet to potem zwało. Ale mam chyba plan, jak to zwałuje. Nie no, raczej nic nie będzie nie będę wypożyczał sprzętu, no bo jest to samo. Skoro mam własny. No to też jeszcze parę przejazdów i będzie koniec. Ten klin to tak mogę sobie bardziej dookoła go zasiać. Bo czemu by nie? W sumie to jakby nie poszedł, to i tak będzie dobrze, bo tak to będzie zawałowane i tak. U. Nie wiem. Jakiś dziwny obraz mi się rozjechał, że nie widziałem tego. O, zapis. I teraz wsteczny. I będzie koniec. No i dobra, dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie, trzymajcie się cieplutko. Cześć, pa, pa. A ja zaraz idę sobie miniaturkę zrobić. I, no, i tyle. I zaraz idę sobie zaraz tutaj tego save'a ogarnę, więc na razie, trzymajcie się. Cześć, pa, pa.